Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj paczka z Polski. Dostaliśmy jakiś czas temu paczkę, która była gigantyczna. Zawsze paczki z Polski dostaję cudowne. Moja rodzina zawsze wysyła cudowne rzeczy i jestem taka szczęśliwa. I one leżą już tu naprawdę długi czas. I tak naprawdę mąż mój upomina się, kiedy zrobię w końcu ten filmik, bo tu jest trochę pyszności, które czekają na nas i on by chciał się do nich dorwać. I tak już się do czegoś dorwaliśmy, bo nie wytrzymaliśmy. Ale bardzo bym chciała wam pokazać, są też moje prezenty urodzinowe i trochę takie niekosmetyczne rzeczy, trochę kosmetyków cudownych, z których jestem taka zadowolona, że wam mówię. I oczywiście masa rzeczy dla dzieci, dużo ciuszków, zarówno nowych, jak i po synkach mojej siostry, więc mamy w czym wybierać i to w różnym przedziale, wiecie, wiekowym, więc na pewno użyjemy wszystkie. Trochę kosmetyków, trochę książki dostałam również, ale myślę, że to w międzyczasie gdzieś ja wam to pokażę, nie będę robić filmiku z tymi rzeczami, bo to większość nawet nie możecie kupić, ale na pewno gdzieś je zobaczycie, ja będę chciała zrobić jakieś filmiki z wyprawką czy czymś, ale chciałam pokazać te kosmetyczne i te, wiecie, dla nas rzeczy, dla mnie głównie, bo naprawdę fajne rzeczy dostałam i mam nadzieję, że coś tu może znajdziecie dla siebie. Więc tyle z tego długiego wstępu. Chciałam zacząć od dwóch sweterków. Ja kocham sweter ostatnio i jak ostatnio przeglądałam właśnie moje ostatnie filmiki, to na każdym siedzę w jakimś swetrze, więc dzisiaj złożę sukienkę. Strasznie, strasznie lubię swetry i te prezenty, dostałam dwa sweterki, jeden od siostry, a drugi od mamy. I tak naprawdę troszkę sobie je wybrałam, widziałam już jak one wyglądają, po prostu jestem zakochana i cieszę się, że w końcu to są. Więc od siostry dostałam taką narzutkę. Ja postaram się może jakieś zdjęcie wam wrzucić albo coś, żebyście to mogli zobaczyć lepiej, ale Jezu, czy to nie jest po prostu cudowne połączenie kolorów? Szary, biały i taki fajny odblaskowy, pomarańczowy. Ona jest taka narzutka niezapinana, wiecie, jak kwadrat tu z przodu z frędzelkami. Super cieplutka, fajnie, bo mogę ją teraz nosić w ciąży, więc rewelacja na zimniejsze dni, bo jak się domyślacie, moja kurtka się nie dopina już od bardzo dawna, ale po prostu kolor jest cudowny, nie mogę się po prostu napatrzeć na tą narzutkę, jest przecudowna. A od mojej mamy dostałam taki sweterek, który niestety musi poczekać, aż zrzucę brzuszek. Nie, chyba by się nie zmieściła. Nawet nie próbuję, bo nie chcę rozciągnąć. Szary sweterek, oczywiście najcudowniejszy kolor. I on jest z krótkim rękawkiem, ale tu ma rękawki, ma, wiecie co, rozcięte i ma tutaj taką piękną kokardę. Ja kocham kokardy we wszystkim po prostu. Jak coś ma kokardę, to ja to chcę. I tu ma jeszcze taką małą blaszkę, ale jest prześliczny, taki do pasa. Bardzo fajny, mięciutki. Jezu, nie mogę się doczekać, jak będę nosić. Jezu, ta kokarda jest po prostu przecudowna. Więc takie dwa piękne sweterki dostałam. I z rzeczy niekosmetycznych dostałam takie fajne gumeczki, dwie kokardki, to jest z Pepco, więc jak lubicie takie rzeczy, to do Pepco. Ja mogę na szczęście dopiero już robić kucyki, więc na pewno będę używać, uwielbiam, jak już powiedziałam, kokardki, więc to nic nowego. Coś świątecznego, skarpetki z Reniferą. Uwielbiam takie śmieszne skarpetki, na pewno się w domu przydadzą. Jak już mam nadzieję, na wolnym będę leżeć po prostu w domu i odpoczywać. Chociaż nie wiem, czy to tak będzie, bo ja nie umiem odpoczywać. Ale jakby co, to mam super mięciutkie skarpetki, również są z Pepco. Jak szukacie jakiegoś jeszcze takiego pomysłu na świąteczny prezent i coś, co ma każda youtuberka, a ja jeszcze nie mam, ale już mam. Czyli cotton ballsy, przepiękne, nie wiem skąd są, chyba z Biedronki, ale już pamiętam, moja sobie kupowała też kilka par. Oryginalnie miały one iść do pokoju, znaczy na łóżeczko dla małego, ale ponieważ są z różowym, no to nie. I będą dla mamusi i sobie chyba tutaj na oko toaletki je powieszę. Z biały, szary, różowy, miętowy, po prostu cztery najpiękniejsze kolory razem. Bardzo, bardzo się z nich cieszę. I w końcu je mam, w końcu będę mogła je gdzieś tu powiesić. Zaraz mi braknie kontaktów, tyle rzeczy już mam tu podłączonych, ale są przepiękne i bardzo, bardzo się cieszę. Ej, autentycznie, chyba jestem jedną osobą na YouTubie, która nie ma jeszcze tych cotton ballsów. Ok, teraz przejdźmy do kosmetyków. Moja siostra zawsze mi wysyła tą maskarę, ponieważ ona jest rewelacyjna i bardzo tania, więc zawsze ją mam, zawsze się mnie sprawdza i to jest Lovely Curling Pump Up Mascara, więc ja wam ją polecam serdecznie, miałam już ich kilka dosłownie
i jest po prostu świetna, więc polecam. Coś, co jak zobaczyłam, to zaczęłam piszczeć. Ostatnio Wam narzekałam, że kończą mi się maski do włosów i kupuję jakieś takie te małe. I wiecie co? Ja wiem, że to jest dziwne, ale ja kupując sobie odżywki już się martwię, że ona mi się skończy, bo ona jest naprawdę mała. Ja używam dużo odżywek i bardzo mi było smutno, że nie mam Carlosa i nie będę miała przez przynajmniej do maja, aż pojadę sobie do Polski. I dostałam nie jedną, nie dwie, lecz trzy. Więc jestem ustawiona na prostu do 2019 roku. Dostałam multivitaminową energizującą maskę. I fajnie, bo wszystkich trzech nie miałam. Znaczy żadnej z tych trzech nie miałam. Jeszcze Majsa chciała kupić mi tą mleczną, ale nie mogła jej nigdy znaleźć. Ale nawet dobrze, bo po prostu spróbuję sobie tych, których jeszcze nigdy nie próbowałam. Ta jest czekoladowa. Ona jest intensywna, regenerująca czekoladowa maska do włosów czekoladowa. I proszę Was, kawior, więc będzie na bogato w te święta. I to jest z ekstraktem właśnie z kawioru, bardzo się cieszę. Boże, 3 maski, 3 litry masek, ale to już nie wszystko do włosów. Jeszcze mam więcej, znaczy ja te maski używam ogólnie jako odżywki, więc to nie tak, że ja to będę używać raz w tygodniu, proszę Was. Dostałam jeszcze maskę, jedną taką z Dr. Santé, nie znam. Odbudowa i ochrona makadamia, olej makadamia i karatyna. Więc zobaczymy, dajcie znać, czy mieliście coś z tej serii, bo również z tej serii dostałam balsam do włosów, czyli taką odżywkę. Więc fajnie, nigdy nie spotkałam się z tą, może mi się wydaje, może się spotkałam. Dajcie znać, czy mieliście coś. I jeszcze dostałam taką pukankę z Joanny. Pukanka do włosów różowa, nadaje już żywy odcień włosów, zobaczymy. Ja używam tej odżywki, zapomniałam z jakiej firmy, i fajny był taki odcień różowy, a teraz już mam na tyle jasne włosy, że myślę, że to fajnie złapię, więc na pewno będę sobie raz na jakiś czas robić i mi się bardzo podoba właśnie ten różowy odcień. Dostałam coś świątecznego, jest po prostu tak fajnie świątecznie tutaj, z Isany zimowy żel pod prysznic zmysłowy, zapach wanilii i karmelu, bardzo, bardzo fajnie, uwielbiam, tak mnie cieszy taka Isana, wiecie, u nas tego nie ma, mogliby otworzyć Rossmana, naprawdę. I dostałam jeszcze mydełko, które niestety nie przeżyło podróży i to mi się tutaj złamało. I będziemy szukać, czy możemy, kurczę, zamienić z jakiegoś innego mydełka, jak nie, to bym musiała przelać, a nie chcę, bo opakowanie jest przepiękne. I to jest mydełko zapachu czerwonego jabłka i karmelu, idealne na święta, więc mam nadzieję, że uda się to jakoś naprawić albo podmienić. Więc Jezu, fajnie. I ostatnio właśnie z kimś rozmawiałam o tej zimowej wersji z Ziai, bo miałam kiedyś mydełka i one były takie fajne i tutaj niestety w polskich sklepach nie sprowadzają nic tego typowo zimowego, ale siostra cedziła mi krem do rąk, świąteczny aromaty, piernik, imbir, cynamon, więc super, na pewno sobie położę chyba tej szafce, żeby mogła używać codziennie. I jeszcze mam z Eveline luksusowy krem, serum do rąk i paznokci. Kolejny luksus, po prostu kawior i wiecie, te sprawy. I mówię Wam, święta będą na bogato. I siostra również da mi taki peeling. Peeling kawowy Body Boom. Też cynamonowy, więc super. Bardzo byłam ciekawa tych peelingów, więc bardzo się cieszę, że będę mogła sobie go wypróbować. Krem do stóp z Joanny, odświeżający z masłem shea. U mnie kremy, jak wiecie, do stóp jak najbardziej mile widziane. Taka fajna kula do kąpieli, bardzo fajnie zapakowana. To jest Bad Feather, czyli ten będzie robił dużo bąbelek, mam nadzieję, i piany. Więc zobaczymy, ale szkoda na razie otworzyć, więc sobie na razie położę w łazience i będzie ładnie wyglądać. I tutaj trochę takich rzeczy w saszetkach. I tu mam tak, z Marion Spa olej do kąpieli kokosowy. To, ups, ale Wam pokazałam. To może być coś fajnego. Tu siostra też mnie zna, ostatnio dostałam od mojej widzki, a teraz od mojej siostry również moje ulubione sole do kąpieli z Isany, mandarynka i maślanka, kocham je. Właśnie tamtą sobie zostawiłam, chciałam sobie zostawić na święta, żeby miała, ale teraz mam 3. Z Ziai maskę kojącą z glinką różową, na pewno będzie dobra, bo jest różowa. Maska antystres z glinką, ja to się tak stresuję ciągle, więc akurat. Proszę, 24-kratowe złoto. Znowu na bogato, mówię Wam, te święta będą w tym roku. Kozie mleko, maska, cera, sucha skóra do zmarszczek. Słucham? Bardzo się cieszę, bo wiecie, latka lecą.
I tu mam próbkę zia i kozie mleko, skoncentrowany krem nawilżający Fotochrona. Nie wiem, bo ja z tym kozim mlekiem tak różnie waję, co czas pamiętam to krem do rąk, który mi tak strasznie wysuszył. Oczyszczanie liście manuka, żel myjący. To chętnie spróbuję, bo nigdy nie próbowałam tego manuka, wszyscy cały, wiecie, YouTube wypróbował oprócz mnie. Szampon wygładzający, kurację olejami arganowymi Tsubaki. Coś ciekawego. Antyoksydacyjna skóry zmęczonej, pozbawionej blasku wrażliwej jagoda Kai. Nawilżający mydło z balsem pod prysznic do kąpieli. O, to fajne. O, jeszcze jedna maska regenerująca z glinką brązową. I to by było na tyle z kosmetyków, ile rzeczy. Boże, ale się cieszę, że mówiłam te maski. Jestem taka przeszczęśliwa. Ja i te moje blond włosy biedne, które tak terroryzowałam i w końcu wyglądają normalnie. Ale pokażę Wam jeszcze, jakie dobroci do jedzenia dostaliśmy. Kiedyś wysłałam siostrze zdjęcie z Instagrama jednej dziewczyny, którą obserwuję. Fajnego cappuccino i powiedziałam, że właśnie muszę sobie poszukać, że to musi być takie pyszne w polskim sklepie. No ale moja siostra stwierdziła, że ona ma trochę więcej polskich sklepów w Polsce, więc ona mi popatrzy i to jest cappuccino z mokate French macaroni. Więc te makarunki, bardzo, bardzo jestem ciekawa. Ja wciąż piję kawę, ale staram się pić albo Dolce Gusto, bo ona jest taka strasznie, wiecie, lekka, jak mam ochotę na kawę, więc jakieś takie tą śniadaniową lubię pić, albo jakieś latte i albo cappuccino właśnie piję. I bardzo, bardzo chciałam sprawdzić tego u mnie w polskim sklepie, niestety ich nie widziałam i siostra kupiła mi to i patrzcie, jakie to opakowanie. Ja przystupuję sobie do takiego słoiczka, ale to opakowanie jest takie piękne, że zostawię sobie w tym opakowaniu. Wiem, jestem dziwna, ale ja uwielbiam takie słodkie opakowanie, ale to nie jest koniec. Dostałam jeszcze drugi smak. Italian truffle, czyli coś a la, wygląda jak, jak się nazywa? Jak to się nazywa? Raffaello, Raffaello. Jestem przekonana, że mój mąż nie wtryni się do tego, ponieważ nie lubi kokosów. I jeszcze American Brownie. O Boże, ile będę miała cappuccino. O Boże, jakie piękne są wszystkie. Więc dajcie znać, czy próbowałam się tego cappuccinka. Więc zaraz się do niego dorwę i jeszcze jedno cappuccinko. To w ogóle pięknie wygląda. I to jest o smaku piernika, więc idealne na święta. Dobrze, bo ostatnio Adam nakupił właśnie, skończyło mi się Dolce Gusto i nakupił nam gorącej czekolady, więc fajnie i będziemy sobie popijać cappuccinka i gorące czekolady. I jeszcze taką fajną herbatę dostałam z Green Hill, szarlotka z cynamonem. Musi być przepyszna, uwielbiam te smaki właśnie takie świąteczne w tym okresie. W ogóle teraz kupiłam pyszną herbatę i muszę Wam powiedzieć o niej w ulubieńcach. Dostaliśmy oczywiście mnóstwo czekolad, o tam jeszcze jedną czekoladę mało mamy, ale wiecie co, jadł ktoś tą czekoladę o smaku mleka stópki, bo to już po prostu jaja, co oni wyprawiają, ale strasznie chciałam spróbować i moja siostra ją drwa, bo w naszym sklepie jeszcze do Anglii ona nie dojechała i wiecie co, moja siostra wysłała nam smak dzieciństwa po prostu, oczywiście po dwa, żeby Adam sobie też mógł jeść. Pamiętacie te trójkąty, uwielbiałam je. I te Mikołaje, po prostu rewelacja, aż fajnie się na to patrzy, więc mamy z Adamem, będziemy zajadać zaraz. I były jeszcze draże, ale jakoś tak wzięłam je i one się otworzyły same, więc po prostu stwierdziłam, że zjem, żeby wiecie, żeby się nie zepsuły czy coś. I jeszcze moja siostra znalazła kawę dla mamy i to jest na bazie prażonych ziaren jęczmienia, kwas foliowy plus kompleks witamin dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Więc jakbym miała smaka, to będę musiała popatrzeć. Ja w ogóle patrzę za herbatkami, bo wiem, że są takie herbaty dla Wam. Ale u nas w sklepie, niby on jest taki duży, a nie ma wszystkiego. I to ze smaku waniliowym, więc spróbuję sobie taką kawę. Boże, ale mam dobrocie, ale wiecie, jaki mam teraz bajzel na podłodze, na co nie zdajcie sprawy. I to już tyle. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Koniecznie dajcie znać, czy próbowaliście któryś z tych rzeczy, albo może macie smaka na nie, bo właśnie zauważyliście, że takie coś jest, a Wy jesteście z Polski i macie łatwiejszy dostęp do tego. Mam nadzieję, że miło upływają Wam święta w gronie rodzinnym i w ogóle jest super i macie piękną pogodę i że śnieg Wam spadnie, tak jak u nas. Mam jeszcze cichą nadzieję, że spadnie. I dziękuję ślicznie, kochani, za oglądanie i za wszystkie komentarze i za wszystkie kciuki w górę i za wszystko po prostu,
za to, że oglądacie, po prostu macie ochotę kliknąć i spędzić te kilka minut ze mną. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Pa, pa!